Sponsorem programu jest PKN Orlen. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na premierę filmu, który opowie o tym, o czym wydawałoby się wszyscy wiemy. O zwycięstwie, o Wiktorii Montekasińskiej. Ale ten film, film Tomasza Łysiaka, jest filmem szczególnym. Bowiem o bitwie, o jej znaczeniu, o znaczeniu ofensywy polskiej prowadzonej na Półwyspie Apenińskim opowiedzą uczestnicy wydarzeń. To jest siła tego filmu. To nie jest opowieść snuta przez historyków wojskowości. To jest opowieść wspomnieniowa uczestników tamtych wydarzeń. Ma to więc walor no niemalże dokumentu źródłowego. Ale też i okoliczności powstania tego filmu były szczególne. W ubiegłym roku, dzięki propozycji i pomysłowi Tomasza Łysiaka, we wrześniu, w czasie jeszcze trwającej pandemii, udaliśmy się na ziemię włoską wraz z weteranami II Korpusu Polskiego, aby odwiedzić Monte Cassino, aby odwiedzić Bolonię, aby skłonić głowę na cmentarzach polskich, gdzie spoczywa kilka tysięcy żołnierzy armii generała Władysława Andersa. I ten film powstał w trakcie tych uroczystości, w trakcie tych obchodów. Relacje, które Państwo zobaczą, które stanowią, no można powiedzieć, fabułę tego filmu, powstawały w tych miejscach, gdzie działa się historia 78 lat temu. Tę historię opowiedzą ci, którzy kilkanaście miesięcy przed opisywanymi wydarzeniami byli niewolnikami, niewolnikami na nieludzkiej ziemi. Potem stali się zwycięzcami w tym wielkim pochodzie zwycięstwa prowadzonym przez generała Władysława Andersa przez Półwysep Apeniński. A potem zostali wygnańcami albo tymi, którzy po powrocie do Polski stali się obywatelami PRL trzeciej albo i czwartej kategorii. Za to, że nigdy nie zdradzili Polski. Jesteśmy w tej chwili po półtora rocznej pracy, bo pomysł zrodził się w 2020 roku, kiedy po raz pierwszy wybrałem się na taką, można powiedzieć, głębszą i dokładniejszą podróż po szlakami bitwy. Wtedy się okazało, że właściwie to wszystko, co sobie wyobrażałem, to wszystko, co wiedziałem z lektur, z Melchiora Wańkowicza, z tego wszystkiego, na czym byliśmy wychowani, to wszystko ulega bardzo ciekawej konfrontacji z rzeczywistością, znaczy z tym terenem, w który tam się wchodzi, sama droga polską saperów, czyli drogą, którą nasz drugi korpus musiał dotrzeć na pole bitwy, wejść właściwie w taki amfiteatr ułożony ze wzgórz, na których Niemcy mieli porozrzucane swoje pozycje i mogli ostrzeliwać się nawzajem. I tam pomyślałem sobie, że to jest wszystko do opowiedzenia, że to wszystko trzeba pokazać. I to był taki pierwszy impuls, taki pierwszy krok. Przyszedłem z tym pomysłem do ministra Kasprzyka, który znowuż pomógł mi nawiązać kontakt z weteranami. I się okazało, że poszliśmy zupełnie nie w tę stronę. Znaczy, ten film nie jest opowieścią o bitwie, chociaż jest opowieścią o bitwie. Wiem, że to brzmi paradoksalnie, to znaczy ja opowiadam o bitwie, pokazujemy najważniejsze miejsca. Jesteśmy na 593, jesteśmy w Gardzieli, pokazujemy masyw Albaneta, trochę wchodzimy tym szlakiem, którym szli oni, ale prawdziwymi bohaterami są ci ostatni żyjący weterani drugiego korpusu. Chyba niezwykle poruszony spotkaniami z nimi. Ten film to wynik wielogodzinnych rozmów, takich długich wywiadów, które przeprowadziliśmy z nimi. Właściwie każda z tych rozmów to praktycznie zaproszenie i temat na odrębny film, można powiedzieć. O każdym z nich można by zrobić znakomity dokument.
ale są też rzeczy, które ich łączyły i łączą. Pomimo tego, że każdy z nich ma zupełnie praktycznie inną historię, bo tam są ludzie, którzy urodzili się na terenach zachodniej Polski, czyli na terenach przyłączonych do Rzeszy. Są żołnierze, którzy byli wcielani siłą do Wehrmachtu, a uciekali z tego Wehrmachtu, żeby dostać się do drugiego korpusu. Są tacy, którzy przechodzili tę najbardziej znaną nam wszystkim drogę, czyli byli zsyłani, deportowani po 1939, w 1940 roku w trakcie tych kolejnych fal deportacji na nieludzką ziemię, czyli do Sowietów, i później przechodzili razem z armią Andersa z tej nieludzkiej ziemi, z tej sowieckiej ziemi, cały ten szlak, tę epopeję niesamowitą. Niektórzy z nich byli dziećmi. Niektórzy z nich walczyli, a inni dotarli do drugiego korpusu dopiero po zakończeniu walki. Ale to i tak ich droga do drugiego korpusu była czymś po prostu nieprawdopodobnym. Niektórym się nie udało po prostu dotrzeć na czas. Ale sama ich droga była niesamowita. I się okazało, że są rzeczy, które ich po prostu łączą. Oni wszyscy nieśli ze sobą piękną informację dla świata o tym, jaka jest Polska. Jacy są Polacy. I chyba to jest jakiś najpiękniejszy element, który się wyłania z tego wszystkiego. Bo to jest opowieść o duszy polskiej, o wartościach, na których oni wszyscy zostali wychowani. Czasami jako dzieci wkraczali w ten okrutny świat wojny i nawet jako dzieci już nieśli ze sobą to wszystko, co nas stwarza, co nas konstytuuje. Jacy my jesteśmy, Polacy, wrażliwi na innych. Najpiękniejsze, być może nawet nie te opowieści, w których jest sama walka, ale nawet te, w których się dowiadujemy, jak ludność cywilna we Włoszech reagowała na Polaków. Film jest niezwykły, bo jest to dokument, który powstał w zeszłym roku podczas organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uroczystości we Włoszech. Uroczystości, które odbywały się w czasie pandemii, ale uroczystości, w których wzięło udział kilku żołnierzy generała Władysława Andersa, kilku bohaterów bitwy o Monte Cassino, żołnierzy II Korpusu Polskiego. I to właśnie rozmowy z nimi stały się kanwą tego filmu, tego dokumentu. Ten film ma siłę ogromną dlatego, że on nie opowiada ustami historyków o bitwie o Monte Cassino, tylko on opowiada o tym, czym było Monte Cassino, poprzez relacje świadków. Świadków, którzy mają już obecnie po mniej więcej 100 lat. A jednak ich pamięć jest tak ogromna, wracanie do tego wydarzenia, które jest najważniejsze chyba w ich życiu, że utrwalone na taśmie filmowej budzi do chwili obecnej dreszcze emocji. Myślę, że jest to film, który będzie dobrą zachętą do poznania historii bitwy. Bitwy trwającej wiele miesięcy, w której w ostatniej fazie wzięli dopiero udział polscy żołnierze i to dopiero im udało się przełamać linię Gustawa. Monte Cassino było tym pasmem umocnień budowanym przez niemiecką III Rzeszę, który bronił aliantom dostępu do Rzymu. Czyli krótko mówiąc, bez przełamania linii Gustawa, bez zdobycia Monte Cassino, niemożliwe było zajęcie Półwyspu Apenińskiego, czyli cała operacja szturmu, ofensywy z południa, z Półwyspu Apenińskiego, prowadzona przez wojska amerykańskie, brytyjskie i oczywiście polskie, nie mogłaby się skończyć sukcesem. Skończyła się sukcesem dlatego, że Polakom nie zabrakło odwagi, że Polacy, poczynając od 11 maja, a kończąc na 18 maja 1944 roku, dali z siebie wszystko. I chcieli, tak jak ich dowódca, generał Władysław Anders, napisać ostatni rozdział do tej historii. Andersowi się nie udało, zmarł w 1970 roku. Im się udało, bo ten ostatni rozdział to niepodległa Polska. Jakby pan minister mógł też coś o samym filmie powiedzieć, jaki on będzie miał odbiór wśród Polaków tutaj? Mam nadzieję, że będzie odbiór tego filmu bardzo szeroki, dlatego że siłą tego filmu, tego dokumentu są żywi świadkowie. Siłą tego dokumentu są relacje tych, którzy wtedy walczyli, którzy wtedy mieli po naście czy 20 lat, którzy uważali, że walczyć o wolność własnego kraju i wolność innych państw i narodów jest rzeczą dla Polaka najważniejszą. Ten film nie jest wykładem o historii, jest opowieścią opowiadaną ustami naocznych świadków. I to jest jego ogromna siła.
za to doświadczenie chciałem bardzo, bardzo podziękować. Najpierw chcę podziękować tym, dzięki którym ten film w ogóle powstał, ten obraz powstał. Panie ministrze, bardzo dziękuję, gdyby nie pan. Tego filmu po prostu by nie było. Bardzo dziękuję Maćkowi Pawlickiemu. Mam nadzieję, że Maciek, jesteś już na sali. Jesteś. Cześć, przyjacielu. Maciek był właśnie też osobą, do której zaraz poleciałem z tym pomysłem. Powiedziałem, zróbmy to, opowiadajmy to. To po prostu trzeba opowiadać. Zresztą to nie koniec. Ja myślę, że ten film to taki początek, to taki pierwszy krok. A Monte Cassino trzeba ciągle opowiadać, bo tam jest bardzo dużo do odkrywania. Chciałem bardzo podziękować całej tej młodej ekipie, która była razem ze mną, bo to wy daliście mi też bardzo dużo i bardzo dużo się od was nauczyłem, a jednocześnie miałem takie poczucie, że wszyscy razem to przeżywamy. Wiecie państwo, to jest tak, że poza tym efektem, który jest w postaci filmu, czy to fabularnego, czy dokumentalnego, czy poza tym, co jest na ekranie, to istnieje jeszcze taka przestrzeń przeżycia czegoś, zupełnie wyjątkowa, na poziomie właśnie ekipy, momentu, w którym to się dzieje. Zamknięcia się w tej przestrzeni, że odbyliśmy wielogodzinnych rozmów z weteranami i dzieje się coś niebywałego w trakcie tego nagrania. Coś metafizycznego. To jest podróż ponad czasem. I robi się jakaś taka opowieść zupełnie niebywała. Ten moment, w którym jesteśmy, za ten moment bardzo dziękuję. Sponsorem programu był PKN Orlen.